witam was widzowie w kolejnym odcineczku na Palionowie, a dzisiaj widzicie kto jest ze mną? Yeti, dokładnie, ten sam Yeti, to jeszcze... Nie wow, co... nie wzywasz, nie podglądasz mnie, to mnie no. Tak wkurza. No o ty, się, no, dobra, się. Dobra, ja się wytłumaczę, słuchaj Yeti, ty się naprawdę jakoś niefajnie zachowujesz, no ostatnio to ty naprawdę powinieneś gdzieś pójść, nie wiem, no po prostu się przeszkolić ze swojego zachowania, bo nie jest dobrze, naprawdę Yeti, ty, muszę ci powiedzieć, jesteś bardzo niegrzeczny ostatnio, nie podoba mi się to, ale nie, nieważne. Ja jestem grzeczny. Dobra, dobra, spokojnie, rozumiem, że mamy tutaj różne, że tak powiem, argumenty, jednak dzisiaj zmierzymy się Yeti, kto będzie silniejszy, ja czy ty, zmierzymy się w różnych konkurencjach na różne sprawności, więc to nie będzie tylko bicie się na gołe pięści, ale różne przeróżniejsze rzeczy. A jesteś ja gotowy? Będę najlepszy. A, zobaczymy. Każdy jak wygrasz, jak ktoś wygra, to dostaje jeden punkt, jak ktoś przegra, dostaje zero. Chodź spać, zaraz pójdziemy spać. Ale pierwszy, widzisz to? Widzisz te takie takie kółka, które są naprawdę tak, takie. No nie przelecieć elytrą. No właśnie, ja też tutaj mam latające wszystko. Tylko właśnie ważna rzecz, nie możesz nie trafić w to. Jak nie trafisz w to, to musisz od początku lecieć. Więc rozumiesz o co chodzi, tylko może najpierw się prześpimy, chodź tutaj. Ja nie chcę spać koło ciebie, weź ty tutaj, ja idę spać tutaj. Nie, nie, nie. No zobaczymy, zobaczymy, oczywiście, że zobaczymy. Dawaj, hop, okej, okay. I nie wiem, jak chcesz, możemy zrobić tak, że po kolei. Najpierw pierwszy test, to test na elytrę. Dawaj, jesteś gotowy, Yeti, to leć pierwszy, a ja może ale za tobą, co? My to robimy na czas, czy jak? Nie, wiesz co, robimy to, kto będzie szybszy, właśnie myślałem. Możemy w tym samym czasie zacząć, jak chcesz, na czas możemy to zrobić. O ty, Yeti, czekaj, czekaj, czekaj. O, już przeleciałeś, już przeleciałeś, już przeleciałeś. A ty też nie? Ja też, czekaj, nie. Czekaj, 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 dobra. Nie, ja też przeleciałem. Yeti, co to było? Czekaj, czekaj, jeszcze raz, ja cię kręcę, widzowie, stop, muszę tutaj. Yetiego, że tak powiem, zebrać tutaj z wszystkiego. Jeszcze raz, Yeti, jeszcze raz, bo coś się nam tutaj, widzę, nie udało. Dobra, ja pójdę pierwszy. Nie na czas, o matko, dobra, dobra, chwila, chwila. Uuu, dobra, to jest trudne, to jest trudne. O, cześć. Dobra, 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 spokojnie, spokojnie. Ej, to nie tak miało wyglądać, ale hop. Dobra, ho, dobra, lecimy. Ja cię kręcę, ej, to jest, wow, Yeti, odebrałbyś, co? Ej, nie, spadę, spadam, ej, co jest? Nie, 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 nie. Nie, 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 ja się na to nie godzę. Halo, Yeti, ty jesteś za mocny. O nie, nie, zaraz wlecę se w kółko. Spokojnie, spokojnie, hop. Dobra, teraz kolejny. Ej, dobra, doganiam cię, Yeti, doganiam cię. O matko, ej, przegoniłem cię. Czekaj, o matko, nie, 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 nie. Nie, nie, uważaj, Yeti, uważaj, Yeti. Ja też tak na spokojnie lecę, ej, ała. Prawie bym spadł, hop. Op, 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 teraz tu. Ła, ja też muszę zjeść, no. Ja cię kręcę, gdyby nie jedzenie, to jest koniec. No, udało się. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Tam jest meta, Yeti, tu jest meta, tu jest meta, Yeti, Yeti. A co, ty już jesteś tak daleko? Jestem, meta, meta, tu jest meta, tu jest meta. Trzeba kliknąć przycisk, bum, kliknąłem. Jestem pierwszy, pokaż, gdzie ty jesteś, gdzie ty byłeś. Okej, widzę cię, Yeti. Nie, znowu Yeti umarł. Gdzie się zrespiłeś, w którym miejscu? No, ja jestem tam, gdzie byliśmy cały czas. A, dobra. Początek. A, dobra, dobra, lecę tam, no dobra. Yeti, ale musisz przyznać, że niestety, no, kto jest tutaj szybszy w lataniu elytrą, no. No dobra, no bo ty jesteś pszczoła, pszczoła. Ale dobra, to też nie tylko, nie dlatego, że jestem pszczołą. Tak, tylko dlatego. Nie, 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 łap to jedzonko, ta. Proszę cię bardzo, weź sobie i lecimy do kolejnej konkurencji. Kolejna konkurencja, chodź tutaj, to razem polecimy tutaj w ten labirynt. Oj, już się bałem, że parkur. Nie, 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 na razie labirynt i widzisz, tam jest taki, musisz kliknąć, widzisz, tam jest taka lampa, lampa i pochodnia, musisz kliknąć w to, kto pierwszy w to kliknie, ale, wygrywa. Jedziesz. To jest sypki śnieg. Tak, 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 to jest sypki... tak. No, do sypkiego śniegu, razem, dawaj, masz jedzonko, dobra, go, 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 startujemy, zaczynamy, ale zaczynamy. Ale cię rozwalę, pszczoł, to są moje warunki. Czekaj, czekaj, no mam nadzieję, ale wiesz co, ja cię kręcę, o, dobra, czekaj, czekaj. Spokojnie, spokojnie. Pszczoła, ale zginiemy. Ej, nie, nie zginiemy, nie zginiemy, tylko musisz jeść cały czas, musisz cały czas konsumować jedzonko. Uwaga, 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 nie zginiesz, uwierz. Gdzie ja jestem? A, no nie wiem, Yeti, czekaj. Ale... Ej, widzę cię, pszczoła. Jak to mnie widzisz, czekaj, pokaż. A ja już tak źle poszedłem. Halo, nie no, jak źle, dobrze pewnie poszedłeś. Ej, nie no, co jesteś w... Ja nie mogę, dobra, ja wiem dlaczego. Bo ja zwaliłem, no kompletnie, ja złą drogę. O matko, ja cię kręcę. Dobra, no, nie no, nie, ja nie przegram. Ja nie mogę przegrać tego, ja nie mogę tego przekrać. Jeść, a jeść. Jak ty nie chcesz przegrać w sypkim śniegu? Nie, 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 ty nie masz szans. Lecę. Dobra, szybko, 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 szybko. Nie ma opcji, no ja muszę tam dolecieć. Błagam, pliska, nie, ty będziesz pierwszy. No nie. Nie, zjedz cały czas jest. Dobra, to nie zginiesz, uwaga, 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 czekaj. Ha, nie mogę, teś. Nie, 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 wygrałeś to. Nie, dobra, mam to gdzieś. A, rozwalam tę łopatą. Ja nie mogę, dobra, bo ty jesteś ze śniegu ulepiony, ty miałeś farta tutaj. Dobra, jeden, jeden.
Mamy 1-1, jeżeli chodzi o punkty. Teraz idziemy na kolejną konkurencję. Spokojnie, to nie jest parkour, o dziwo. Uwaga, uwaga. Teraz kolejna konkurencja, to będzie tak zwane pływanie. Yeti, jak się czujesz, będąc jak ryba w wodzie? Się czujesz w wodzie, czy może jak? Jak Yeti? Pływam całkiem nieźle, pszczoła. Mówisz, że pływasz gorzej pewnie. A, zobaczymy, to zobaczymy. Yeti, tutaj masz diament, który się nazywa podwodny diamencik. Weź go i gdzieś tutaj, zobacz sobie, sprawdź sobie tutaj w tej rzece, ukryj mi tego diamenta w tej skrzynce. Ja nie patrzę, ja się odsunę, nie patrzę, widzowie sami widzą. Ukryj gdzieś tego diamenta, gdzieś głęboko, tak, żebym ja nie widział i po prostu będę musiał... Do jednej ze skrzynek, tak. To może być jakakolwiek skrzynka chcesz. Mniej więcej te skrzynki są porozstawiane tak właśnie na dnie tej rzeki, nie na zewnątrz palionowa, tylko w środku. Powiedz, jak będziesz gotowy. Dużo ich, pszczoła. Dobra, gotowy jesteś? Dobra, to odliczaj mi czas. Uwaga, 3, 2, 1, nurkuję! Bul. Dobra, czekajcie. Tutaj po kolei, żeby nie było, bo ty mnie tutaj chcesz zmylić. Ja coś czuję, ja muszę każdą skrzynkę tutaj obejrzeć, ja muszę każdą skrzynkę, tutaj nie ma. Dobra, spokojnie. To nie musi być na jednym oddechu, po prostu tak mniej więcej czasowo. Kto wiesz, kto będzie tutaj, że tak, tak szybszy. Uwaga, uwaga. Nie wygrasz. Nie, czekaj, ajajajaj, dobra. Ale powinniśmy robić na jednym oddechu. Jak na jednym oddechu? To ja bym nie przeżył. Dobra, nie. To ja, dobra, to możemy robić tak, że kto więcej oddechu też zrobi, to też będzie jakiś ten. Też będzie miał. Ja, ale oddechów czy czego? Ja tylko jeden. No. Na razie. O matko, ale dobra, gdzie ty to schowałeś? Ej, to jest. Nie, no, podwodnego diamencika nie mogę znaleźć szybko. Podwodny diamencik. Jest! Mam, ginę! No. Dobra, jeden oddech, dobra, Yeti, jeden oddech miałem. I jak to wyglądało? No i w porządku. Jeden oddech i tam, nie wiem, 30 sekund. Teraz czekaj, idź tam daleko. I nie patrzcie na F5, weź się tam zakop. Ja tutaj, uwaga, dobra, czekaj, biorę, okej, hop, pluskam. Uwaga, czekaj, jeszcze nie, Yeti, czekaj, nie wychodź. Dobra. Czekaj, jeszcze nie wychodź, jeszcze nie patrz. Tutaj muszę schować, muszę tego diamencika podwodnego schować dobrze, prawda? Dobra, czekaj. O, dobra, to będzie dobra miejscówka tutaj, żeby to ukryć. Dobra, okej, Yeti, jestem gotowy, dawaj. Tak, lecisz. Uwaga, Yeti, zobaczymy, gdzie Yeti tutaj znajdziesz. Uwaga, lecisz. Co ty masz za hełm? Ej, co, skąd ty masz ten hełm? Nie, no Yeti, czemu ty w ogóle? Ja nie mogę, ty masz ten hełm do... Nie, ale to się nie liczy, bo ten... No, zdejmuj ten hełm, Yeti. Yeti, zdejmujesz ten hełm, nie ma opcji. Zdejmujesz hełm, tam dalej już nie ma skrzyneczek, już nie postawię. Co ty to dałeś? No nie, powiem ci, ale gdybym... Dobra, nie, liczymy od mojego oddechu, pa! I co? I dobra, jeden oddech. I to jeszcze nad specjalnym kasku masz, weź, hopie, Yeti! A, pół życia, czy ile masz, Yeti? Ja cię krecę mocno. Dawaj, szukaj. No, ja coś czuję, że tutaj troszeczkę wygrałem tutaj. Versus ty. No tak, no bo ty miałeś jakiś lepszy. Gdzie ty dałeś to? No, nie wiem. No, szukaj. Tak, bo ja wiesz co, ja wiedziałem właśnie, że jak ja będę tam na drugim końcu, to tam popłyniesz. A, i co, ale wygrałem. I 2-1 mi się wydaje. Jak w ogóle, ej, ty się widzisz z siebie? Ja cię kręcę, jak ty wyglądasz tutaj w tym hełmie. Fajnie wygląda. Jak jakiś żołnierz po prostu, jak jakiś normalnie, ja cię kręcę, dobra, odłóż. Ja muszę cię rozwalić. No zobaczymy, 2-1, odkładaj tego diamencika jednego. Odkładaj diamencika, kolejna tutaj konkurencja. I to jest, no niestety, to jest, przyszedł czas na to. Ja nie wiem, Yeti, dam ci fory, może tak, bo to jest faktycznie na wyścigi, ale zrobimy ale tak. Co fory, stary, ja nie chcę, żeby... Nie chcesz fory, co? O, dobra, jesteś gotowy, stoimy tutaj. Ała, dobra, start, dobra. Dajesz, uwaga, ciekawe, czy ci się uda. Hop. Dlaczego ty robisz tak wolno, jak jakiś lamus, no? Jak wolno? Ja normalnie, ja bezpiecznie robię, a ty patrz, co jest później. Spróbuj nie sprintować. Ała! I dobra, spadłem sobie też. Nie, patrz, nie sprintuj, spokojnie. Oj, no dobra, co ja zrobiłem? Patrzyłem się na ciebie i przez to spadłem. Ja nie mogę. Dobra, zrobiłeś to? Udało ci się. No co? Ej, dobra, ja cię kręcę, dobra, spokojnie, hop. Co jest? Ej, dobra, ja teraz tego nie potrafię przejść, nie? Jak ty to przejdziesz? Ale tam jest takie, tam jest... Kurde, no. Co ja? Yeti, co ja ci robię? Powiesz mi, przecież to jest normalny pojedynek. To jest pojedynek. Nie mogę. Spokojnie, Yeti. Tutaj jest najciężej. Patrzcie, widzowie, to jest 180. Hop. Jest! Dobra, co jest? Dobra, 180. To jest tak trudne. Czekaj, spokojnie. Nie, ty jeszcze mówisz, że 180.
180 jest prosto, tam jest najprostsze. Tam jest 180, ty mówisz, że proste jest 180, a ty to 180 zrobiłeś w ogóle, Yeti. Ja cię No właśnie, to nie. Dobra, nie, zaraz wiesz co zrobimy? Zaraz zrobimy remis, jak tak dalej pójdzie. Dobra, zrobimy tak. Kurde! Dobra, stop, ostatnie skucie. Nie, żaden remis, pszczoła, żaden remis. Nie, nie, na ostatnie skucie, teraz. Kto? Nie, pszczoła, bo ja muszę cię rozwalić w parkurze. Nie mogę, Yeti, jaki ty jesteś w ogóle zacięty do walki w ogóle kompletnie. Ja cię kręcę, dobra, spokojnie. I 180, siup. Pięknie, dobra, i klikam przycisk. Dobra, Yeti, spokojnie. Zaraz zobaczysz, dobra, zrób te 180, to jest twoja ostatnia szansa. Jak uda ci się za... 180 to najprostsza rzecz w Minecraftie, no. Pszczoła. I co, najprostsza rzecz w Minecraftie. Okej, teraz walcie, dobra. I czemu, co, ja trzymam dwie litry, dobra, nieważne, ja nawet... Aha, od ciebie mam chyba litrę. Dobra, nieważne, w każdym razie, no niestety, wydaje mi się, że troszeczkę wynik jest tutaj przesądzony. Jednak to nie koniec. Yeti, dam ci ostatnią szansę, weź jedzenie, wyłóżmy wszystkie przedmioty i po prostu bitwa na pięści. Robimy bitwę na pięści, masz jedzonko, odłóż wszystkie przedmioty tutaj. Otóż tutaj wszystkie przedmiociki, które są. Dawaj do skrzynki, możesz nawet je dać gdzieś. Ja nie mam nic. Aha! A masz jeszcze hełm w ogóle, dobra. No, ale ten hełm to mój. A, dobra, okej, okay, dobra, jesteś gotowy? Czekaj, nie stoimy. No, bo on daje armora i będziesz mógł. A, no tak, weź go tam wyrzuć poza ring go wyrzuć, okej? Okay? Dobra, super, ekstra. I teraz, uwaga, bijemy się. Na śmierć i życie masz pełną ilość zdrowia i pełną ilość jedzenia, to jest prawda? O, ty już idziesz? Dobra, chodź tu, dobra, rozwalę cię. Pawa, jak dostajesz, jak... O, ty strefa, dobra, rozumiem. O, ty, o, co jest? Przepraszam. Dobra, okej, oddaję ci tego punkta, bo faktycznie oszukiwałem, bo zapomniałem, że mam elitrę ze sobą. No sorry, no, przepraszam. Powiedziałem, dobra, sorry, dobra. Punkt dla ciebie, czyli jest 3 do 2 punktów. I teraz, ja myślę, że została nam ostatnia konkurencja, żeby to wyrównać. I tą ostatnią konkurencją będzie, uwaga, Yeti, bieg, to będzie bieg, ścigamy się tak myślę właśnie. Ścigamy się do czekaj, muszę pomyśleć. Do więzienia! 3, 2, 1! Dobra, lecimy! Nie ma używania elitry! Nie ma używania elitry, do więzienia. Biegniemy, pszczoła. Aha, i co? A ty gdzie jesteś? Oj, ty też tam gdzieś jesteś z tyłu. Ty jesteś trochę w plecy. Uwaga! Wagonik! Nie ma wagonika, dobra, ale wagonik to by było oszustwo. Dobra, chodź tu. Ty. Chodź tu. Nie robi tego, zostaw mnie. O ty, nie, dobra, wygrałem. Przepraszam cię, Yeti. Ej, czekaj, co ty masz? Ej, ty coś masz? Ej, zaraz, czy ty jak my się przygotowaliśmy? Nie, Yeti, nie zrobi, nie powiesz mi, że ty... Nie, to jest niemożliwe, nie, zostaw mnie. Idziesz stąd, wywalaj stąd, Yeti, nie macie. Szybko! Nie ma, wygrałem! Uwaga, to będzie koniec! Proszę, uwaga i... Ej, co to zamurowane? Halo? Dobra, już! Jestem! Zostaw mnie! Jestem! Ta kotka na speeda nie ma totalnie sensu! Nie, nieprawda, bo ja już byłem w środku. Dobra, Yeti. Ja wbiłem tu pierwszy do więzienia. Okej, dobra, ja cię kręcę, Yeti, z tobą się nie da grać, z tobą się nie da w ogóle bawić. Ale ta podka na szybkość, ona jest bez sensu, bo i tak nie mogłem cię dogonić. Nie, tą miksturę na szybkość. I ty się przygotowałeś wcześniej, to jest takie oszustwo. Dobra, nie, to jest koniec. Widzowie, mnie to już przerosło. Yeti, naprawdę, ja nie wiem, już ci nic nie powiem, ale musimy ciebie nauczyć dobrych manier i dobrych zachowań. Widzowie, to było straszne. Napiszcie w komentarzu, kto według was wygrał. Mi się wydaje, że troszeczkę ja miałem punkt przewagi, takie mam wrażenie. No ale nie wiem, piszcie w komentarzach. Pamiętajcie, że odcineczki są codziennie o 18:30. A my widzimy się już jutro, trzymajcie się. Pa, pa.